Niespodziewanie pojawiły się problemy w sprawie fragmentu trasy S8 łączącego dwupasmową drogą węzeł Raczki ze stolicą województwa. Wprawdzie inwestycja została wpisana do rządowego programu budowy dróg, ale okazało się, że w szafie z planami znalazł się trup. Strategiczna droga, mówił rząd, wpisując ją na listę we wrześniu 2023 roku. Sukces odtrąbiono, radość wyrażono i uznano, że skoro decyzja zapadła, to za parę lat, ale jednak pojedziemy wygodnie i bezpiecznie. Jednak już w październiku 2023 roku, co znamienne, dwa dni po wyborach, eksperci wskazali na poważny kłopot. Do zaoferowanych wydarzeniami powyborczymi nie dotarło z całą mocą ich wskazanie opublikowane w dzienniku Gazeta Prawna, że wrześniowa decyzja Rady Ministrów podjęta została z poważnym uchybieniem. Jak poinformował ekspert powiązany z Klubem Jagiellońskim, zabrakło wymaganej ustawą oceny środowiskowej tej inwestycji. Dzisiaj to uchybienie kładzie się cieniem na wrześniowej decyzji. Sprawy nie ułatwia również to, że na obszarze północno-wschodniego skrawka Polski zaplanowano dużą ilość inwestycji, co może być przeszkodą w spełnieniu wymagań stawianych przez przepisy środowiskowe. Nie można mówić tu o przeoczeniu, bowiem na około 2 miesiące przed decyzją Rady Ministrów o konieczności dokonania oceny przypomniał resortowi infrastruktury szef Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, podaje DGP. Ledwie kilka dni temu o drodze jako kluczowej dla bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Suwalszczyzny mówił Jacek Niedźwiecki. Dzisiaj, goszcząc na sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, był problemem równie zaskoczony jak lokalne społeczeństwo. Zapowiedział niezwłoczne działania mające na celu wyjaśnienie tej sprawy.